Walka wyborcza różne ma oblicza. Z jednej strony to dopuszczalna prawnie wymiana argumentów i pomysłów, z drugiej agresja w każdym możliwym wymiarze. Na 3 tygodnie przed wyborami i 2 dni przed końcem zgłaszania kandydatur machina zaczyna się rozpędzać. Chyba nie ma takich wyborów, podczas których nie dochodzi do niszczenia materiałów wyborczych. Tak dzieje się w wielu miastach, a w ostatnich dniach na przykład w Jaworznie. Paweł Jędrusik. Barbara Sikora, która jest radną w Jaworznie i ubiega się o kolejną kadencję, zastała taki napis na swoim banerze wyborczym. Zawsze tak było, tylko pojawiały się rysunki, okulary, wąsy nam dorysowywano. Natomiast teraz, kiedy kandyduję z listy Platformy Obywatelskiej, zaczynają pojawiać się takie prymitywne slogany polityczne. Ofiarami wandali padli też inni kandydaci. Wśród nich jest również Michał Kircher, który chce zostać prezydentem Jaworzna. Tak naprawdę w jakimś stopniu nie dotyka mnie to, ponieważ moim celem jest to, aby ludzie się przekonali w kwestii mojego pomysłu na miasto, na rozwój miasta, na jego strategię i to, co proponuję, jaki jestem też człowiekiem, a nie jaki mam baner wyborczy. Natomiast uważam, że rzeczywiście to jest nie w porządku, ponieważ mamy pewne reguły, które funkcjonują. A policja przypomina, że łamiący je muszą się liczyć z konsekwencjami. Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń od kilku kandydatów o zniszczeniu plakatów wyborczych. W chwili obecnej prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia sprawców zniszczeń. Kodeks karny przewiduje za to przewinienie karę aresztu oraz karę grzywny, jak również naprawienie szkody. Zaczyna się przepychanka wyborcza na ulicach, trwa też ta zgodna z prawem, walka o głosy. W poniedziałek swojego kandydata na prezydenta Katowic ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. To Leszek Piechota. 10 lat temu, w 2015 roku, budżet miasta Katowice wynosił 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj jest to 3 miliardy złotych. Za tym dynamicznym rozwojem są też mimo wszystko pewne ujemne konsekwencje. Miasto stało to się centrum biznesowym, centrum turystyczno-sportowym. Jest to miejsce usadowienia się wielu urzędów centralnych i lokalnych. To pośrednio też wpłynęło na zwiększenie kosztów życia w mieście. I nad tym my jako Prawo i Sprawiedliwość, ja osobiście chcę się pochylić. Pochylić nad kolejnymi projektami w mieście chce się też Arkadiusz Chęciński, o ile mieszkańcy zadecydują, że będzie rządził nadal. To przecież rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, warta ponad 100 milionów złotych, którą chcemy zrealizować w kolejnej kadencji. To zrewitalizowanie terenów po kopalni Kazimierz Jurusz, w których mamy mieć miejsce, które będzie żyło, tętniło życie przez każdego dnia, a nie tylko w określonym czasie, bo to ma być miejsce, w którym będzie żłobek, przedszkola, ale też miejsce pamięci o górnictwie, miejsce dla przedsiębiorców. Kandydatom na przekonanie do siebie wyborców zostaje już coraz mniej czasu, a im bliżej do wyborów, tym emocje większe i coraz częściej będziemy je obserwować. Obserwować na ulicach. Wybory odbędą się 7 kwietnia, a do 14 marca komitety mogą zgłaszać kandydatów.